2001 roku powstał klub, obecnie nazywają się Jesieni Entuzjaści, ale to była taka bardzo długa nazwa. Byłych pracowników i przyjaciół szkoły. To była taka bardzo długa nazwa. Ludzie łamali sobie język tą nazwą i chyba po 3 latach był taki konkurs i nazwaliśmy się Jesieni Entuzjaści, który był łatwiejszy do zapamiętania, ale po roku działalności naszego klubu nasza prezeska pani Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska wymyśliła, że mamy się spotykać i pić herbatę z pięknej porcelanowej filiżanki. No i wtedy wyszedł pomysł, żeby obrusy wyhaftować. Natomiast po 2012 roku rozszerzyliśmy działalność, zmieniliśmy nazwę na klub Rękodzieła Ziemianka i mamy takich 5 działów, ponieważ już nie tylko haftujemy, ale wykonujemy również nowoczesne techniki, jak dekupaż na przykład. Ja zajmuję się biżuterią, zajmuję się dziewiarstwem, więc po prostu istniała taka potrzeba zmiany i nazwy w związku właśnie z charakterem pracy, jaką wykonujemy. Także robimy w tej chwili i biżuterię, na przykład tutaj pokażę, to są moje prace, biżuterię koralikową. Co tam jeszcze? No ja na przykład wykonuję parasolki. Ta parasolka zdobyła nagrodę na niżej. W powiatowym konkursie w ubiegłym roku w Puławach. Zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii tkanina. Także wysyłamy swoje prace na różne konkursy. Oprócz haftu, oprócz rękodzieła, staramy się jeszcze z dziećmi pracować. I początkowo do szkół chodziłyśmy i na przykład w każdej szkole koleżanki zajęcia z dziećmi miały. To znaczy, zainteresowanie jest duże, bo ja w tej chwili prowadzę takie zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie z dziećmi klas 1-6. Zainteresowanie jest duże, ale umiejętności manualne dzieci są tragiczne. No, to wiąże się to z tym, że w tej chwili, dzieci ucząc się w szkole mają wszystko gotowe, nie używają nożyczek, ponieważ wszystko paluszkami sobie wyrywają, bo to jest jakoś tak przygotowane, szablony gotowe, wyklejanki, także ta umiejętność manualna ich jest bardzo mała. I niektóre chciały, ale to jest tak, niech mi pani wytnie, niech mi pani nawlecze igłę, niech mi pani narysuje, także chcą, ale... A już bardziej ale... skomplikowane rzeczy typu tak. Robienie na szydełku, to już niektóre dzieci są właśnie nie do nauczenia. Nawet już te starsze. Nawet te starsze, tak. Tak, także... Chłopcy też pięknie szydełkują i pięknie haftują, tak. I to się zdarza. Chłopak na przykład chował się i tam dziubał, bo się wstydził. I to robił bardzo ładnie. Tylko i wyłącznie. Znaczy dużo pracy robimy w oparciu na wzory ziemiankowe, robimy na certyfikaty produktów lokalnych. Także tutaj ziemianki mają 5 takich certyfikatów grupowych, odkąd te certyfikaty zostały przyznawane od 2011 roku bodajże. Także już mają 5 ziemianki jako klub. Natomiast my jako członkinie też występujemy o takie certyfikaty indywidualnie. No to jest dla nas i satysfakcja, wyróżnienie i wyróżnienie naszej pracy. Musimy oczywiście to udokumentować, żeby to miało związek i tutaj z regionem i właśnie z tą szkołą ziemianek. I zawsze jak jest taka impreza majówka z panem Prusem pod koniec maja, ostatni weekend, wtedy zakładamy takie stroje i właśnie stąd wziął się mój pomysł, żeby robić parasolki na szydełku, ponieważ można kupić gotowe, ale chciałam zrobić ciekawie taką własną. Ciekawie jest mieć własne. Tak, że mamy stroje, które były też szyte przez ziemiankę. Przywiezione te stroje właśnie z Warszawy też były. I my je zakładamy. Same żeśmy szyły te stroje. To znaczy odtworzyłyśmy umiejętności. Aha, a my jeszcze... Odtworzyłyśmy 6 strojów dawnych uczennic, czyli pasiaki, zbierało się pieniążki, pasiaki, same bluzki szyłyśmy i haftowałyśmy i fartuszki.
A pani z kolei, która zajmuje się już wytwarzaniem strojów ludowych, to ona nam z prawdziwej wełny utkała spódnice i kamizelki. To już jest dłuższa historia. Pani Wacława Mokrzecka to jest dawna uczennica szkoły ziemianek tu w Nałęczowie. Wywędrowała za granicę, najpierw do Brazylii, a później do Stanów Zjednoczonych. I ona utrzymywała kontakt z panią dyrektor muzeum tu w Nałęczowie, Muzeum Ruchu Spółdzielczego, a jednocześnie mama Marty to była. No i właśnie nawiązała kontakt z panią ze szkoły ziemianek, sprowadziła materiały różne dotyczące właśnie tej szkoły, wzory haftu właśnie, o których tutaj pani wspomniały. Skserowałyśmy część wzorów, nie wszystkie, część wzorów i nawet tam mamy dokumentację. I potem z tych wzorów układałyśmy te wszystkie wzory, bo tak pomyślałyśmy, stwarzamy wzory ze szkoły ziemianek, odtwarzamy te wzory. No, bo to było ważne. To było coś regionalnego, coś naszego. Przede wszystkim związanego z Nałęczowem właśnie. Tak, coś z Nałęczowem, coś związane. I właśnie dzięki pani Wacławie Mokrzeckiej, oryginalne, na tych cienkich papierach jeszcze, te wzory są, obecnie są w bibliotece. Przede wszystkim to w czasie zaborów one kultowały tradycję ludową. I poprzez haft, poprzez piękne dekorowanie domów, ale tam też i ogrodnictwa. Wszystkie dziedziny, no bo ogrodnictwa, gospodarstwa domowe, tkactwo, przetwórstwo właśnie, one uprawiały ogród sam. To naprawdę była wartościowa ta szkoła, no i doszłyśmy do wniosku, że warto to kultywować i pokazywać. No i pokazałyśmy. No właśnie to był wzór między tymi wzorami ziemianek, które żeśmy otrzymali ze Stanów Zjednoczonych. I jedna z pań podsunęła taką myśl, ponieważ wyszywaliśmy w ogóle do kaplicy, do kościoła różne obrusy, żeby wysłać naszemu papieżowi. Na pontyfikat 25-lecie. I właśnie wybraliśmy ten wzór, który w większości odpowiadał i wspólnie żeśmy to haftowa. Ja pamiętam, rozłożyło się właśnie, tak jak koleżanka też mówiła, wzdłuż długiego stołu i każda otrzymywała kawałek tego wzoru i miała haftować. Pani kursowa przez jakiegoś znajomego, już nie pamiętam, księdza podała to do Rzymu i w podzięce otrzymałyśmy nie tylko list, ale zdjęcie, które żeśmy wysłały. Oczywiście papież odbitkę, podpisał. Papież nam podpisał. I to jest tu nawet na zdjęciu, ten podpis papieski na tym zdjęciu, gdzie stoimy razem przy tym obrusie. To była wielka satysfakcja. No. I list z sekretariatu stanu. W podzięce, że właśnie pamiętamy o tradycjach regionalnych, że pamiętamy, że papież w Nałęczowie był, i przysyłamy mu ten obrus właśnie. Jeździliśmy co dwa lata, bo co dwa lata były takie konkursy w Bydgoszczy, gdzie z całej Polski przyjeżdżali, pokazywali emeryci, co robią. No i my zawsze jako ziemianki z nagrodami przyjeżdżałyśmy. Nawet piękną wystawę miałyśmy w Słupsku, też miesięczną. No nie mówię, że parę razy we Francji i prace nasze były z miastem partnerskim. Na Węgrzech przez miesiąc czasu, nawet troszkę dłużej jak miesiąc, też w mieście partnerskim wystawa piękna była naszych prac, także... Ja muszę przyznać, że nawet mój mąż się zainteresował pracą i każdą wolną chwilę no, spędza na pomocy. Pruje koraliki, rozkłada, kupuje mi różne akcesoria, także jestem zainteresowany i cieszę się z moich sukcesów.
Jeśli chodzi o moje, na przykład o mojego męża, to złości się, że siedzę, tyle robię. Ale jak nie siedzę i nie robię i nie widzi mnie przy pracy, to mnie goni. Mówi, to co, już nie robisz? Później będziesz po nocach siedziała. Także myślę, że przede wszystkim to, że my się spotykamy, że możemy przekazać swoje umiejętności. Bo nawet człowiek stary jeszcze chce się coś nowego dowiedzieć. Coś przekazujemy, czy nawet w internecie koleżanka usadzi i pokaże, że to jest tu, to jest tu. Czy nawet przerzuci do mnie coś fajnego i ja mogę odtworzyć, zobaczyć. Także to jest bardzo ważne, że się nie siedzi i nie kisi się w domu sam. Thank you.